Jako iż jestem adekwatnym kanałem do zrobienia tejże recenzji, no to postanowiłem ją nagrać. Także witam Państwa, zapraszam. Jak jesteś osobą, która weszła tutaj napisać mi, że zrobiłem ten odcinek dla wyświetleń, to tam są drzwi. Tam gdzieś możesz wyjść albo stracić 10 sekund swojego życia i to napisz, jak chcesz. W każdym razie robię, wiecie, doskonale recenzje filmów, recenzje właśnie horrorów głównie, tak, w zasadzie tylko i różne inne rzeczy, natomiast parodia horroru od Abstrahuję, którą obejrzałem, lubię ich i oglądam ich filmy, postanowiłem, że muszę coś o tym powiedzieć, ponieważ obalają tutaj parę ładnych schematów i parę rzeczy jest naprawdę dobrze sparodiowanych, także ten odcinek chciałem po prostu skomentować, tak, i nie robię tego dlatego, że oni są mega dużym kanałem, a ja jestem małym kanałem i brakuje mi subskrypcji, tylko że siedzę w tym temacie i myślę, że jest to świetna pozycja do tego, żeby jakoś w ogóle omówić taki temat właśnie, takie zjawisko schematyczności przede wszystkim i głupoty w tych filmach, także no, jestem praktycznie jedynym kanałem na YouTubie polskim, który robi coś o horrorach, więc coś tam jeszcze jest w sumie, ale to jakieś historie albo gry, coś, ja się nie zajmuję grami, także wiecie. Puszczę wam fragmenty oczywiście, na tutaj mam nadzieję, że się nie obrażą panowie z kanału i zapraszam na odcinek. O, ekipa! Coś czuję, że to będą wakacje życia! Wszyscy umrzemy. Nic nie rozumiecie, jesteśmy jak typowa ekipa do wymordowania z horroru. Cały koncept i cała fabuła opiera się na grupie znajomych, która wyjeżdża samochodem gdzieś do lasu, oczywiście na wakacje, czy tam odpocząć sobie. No i już tutaj, prawda, to jest 50% horrorów właśnie na tym polega, że jest grupa znajomych w samochodzie, jadą gdzieś. I to wiecie, jeszcze takie postacie zazwyczaj, takie wiecie, młodzieżowe chlanko i tak dalej, nie, fajne dupy, jedziemy na bibę do lasu, będzie fajnie. I tutaj właśnie już zostaje to obalane w pierwszej scenie. W ogóle może najpierw sobie obejrzyjcie po prostu cały ten odcinek od Abstrahuję, a później obejrzyjcie moją recenzję, tak będzie najlepiej. W każdym razie fragmenty zobaczycie, ale tak jak mówię, niedługie. I obalamy już w pierwszej scenie głupotę właśnie takich filmów. Znaczy może nie tyle co jeszcze tutaj głupotę, ale już Czarek tutaj podkreśla, że wszyscy zginą, no bo tak, jest to typowy horror, prawda? Laska, mięśniak, dziewica. Nie jestem dziewicą. Co ty gadasz, stary? Dzisiaj wieczorem idziemy się kąpać na kolasa. Dziewczyny też dołączą. Czarek w tym odcinku jest jedyną postacią, która sensownie myśli, co oczywiście w horrorach się nie zdarza, bo tam nikt nie myśli. Scenariusz jest zawsze tak napisany, że wiecie, idzie autostopowicz, tak jak w przypadku tego odcinka, bierzemy go, nieważne, że to będzie psychol. Tutaj oczywiście jeszcze wchodzą elementy takie, które mają nas bawić, komediowe i się sprawdzają, ale to już sami obejrzycie, no przecież nie będę wam streszczał tego 12-minutowego zaledwie filmiku. W każdym razie coś jeszcze powiem trochę o fabule. Ekipa decyduje się podwieźć jednego z tutaj przydrożnych przechodniów, że tak to nazwę. W rolę tego człowieka wciela się Masny, który moim zdaniem niszczy system akurat tutaj, bo jest świetny w tej roli. Zresztą dużo komentarzy na ten temat już tutaj było. Pod filmem Abstrahuję i tak, postać, która pod tekstami takimi albo taką grą słów tutaj sugeruje, że teoretycznie chce zrobić coś złego, ale to nie do końca o to chodzi, no bo jednak jest to parodia, zresztą zobaczcie sami i później docierają właśnie do lasu. A jak skończymy poprzemienianie w jakieś zombie z zieloną skórą i bąblami na twarzy? O, patrzcie! Autostopowicz, weźmy go! Co? Samotne dziecko na poboczu w środku lasu? Nie zatrzymuj się! W filmiku tym zobaczymy również najlepszego jumpscare'a na świecie. Oczywiście jest to parodia jumpscare'ów wszystkich tandetnych i jest genialna. Za sekundę zobaczycie fragment z lalką. Proszę się nie bać, to tylko moja wnusia. Głównym tutaj w zasadzie motywem jest po prostu kilka takich splotów akcji, takich gier słownych, takich niedopowiedzeń, które sugerują, że tutaj nasze postacie są złe, są rodem z horroru, a tak naprawdę po prostu nasza postać, która je, że tak powiem, obserwuje, czy rozmawia z jakąś inną postacią, nie dostrzega tego, co naprawdę się dzieje i jaka jest faktyczna sytuacja i wynika z tego jedno wielkie nieporozumienie. Po prostu myśli, że jest zagrożona bądź zagrożony, a tak naprawdę, tak jak mówię, to po prostu jest takie niedopowiedzenie, nie do końca akcja została jeszcze pokazana i tak tutaj się dzieje. Także konwencja parodii jak najbardziej udana. Jeżeli chodzi o takie faktycznie horrory, które są w tym klimacie nagrywane i tak jak mówię, jest tego cała masa, no to myślę, że ten filmik obala jakieś 90 kilka procent z nich. Faktycznie, gdyby bohaterowie w którymś z tych filmów myśleli, czy gdyby w ogóle, na przykład, nie wiem, choćby jakiś jumpscare był sensownie zrobiony, to by było fajnie, nie? Ale nie. Zazwyczaj to jest głupota totalna i tutaj po prostu kilka takich schematów właśnie, czy jumpscare'ów, czy tego wyjazdu do lasu, czy tępych bohaterów, czy typowej ekipy, która jedzie do właśnie takiego lasku na wypoczynek, jest obalona, tak więc spoko.
Tak jak mówię, tutaj Masny, świetna rola też i w ogóle mamy tutaj kilka fajnych postaci, tego pana też, który tam w tym lesie, w domku się znajduje, zresztą widzieliście fragment, no także po prostu chciałem krótko się na ten temat wypowiedzieć, ponieważ jeżeli bym miał zrobić parodię horroru, a może w przyszłości jakąś zrobię, bo dlaczego nie, to pewnie wyglądało to by nieco podobnie. Co ty tutaj robisz? I po co ci ten nóż? Nie, jak to po co? Żeby ściąć parę dorodnych łebków. W każdym razie podsumowując, parodia godna obejrzenia ode mnie 8 na 10, skoro to jest recenzja, to jest ocena. Dużo pracy tutaj poszło, dużo roboty, dobry scenariusz, także gratuluję. Jest to lepsza produkcja niż kurwa 90% horrorów, które widziałem, więc chciałbym takie rzeczy widzieć w kinie. Jako pełnometrażówki na przykład na pewno lepiej niż niektóre horrory, takie typu ostatnio Czarne Pióro, czy tam trochę wcześniej Diabelski Młyn, albo Bedewild, czyli Aplikacja po polsku. Naprawdę 20 zł zainwestować w taką nawet parodię właśnie horroru, to by było spoko. Nie inwestować w takie gówna, które lecą, bo szkoda życia po prostu. I tak. I to by było chyba na tyle. Odcinek miał na celu po prostu poruszenie i skomentowanie sytuacji, która faktycznie ma miejsce w tym gatunku, bo jako, że w nim siedzę naprawdę już kupę lat, 8 lat chyba, czy 9, no to chciałem się wypowiedzieć, a była ku temu dobra okazja, dobra parodia i było na czym jakby zawiesić oko, na punkt zaczepienia jakiś zrobić. Ile kart płatniczych do aktywnych lokat wysłaliśmy panu 6 lat temu na pana adres korespondencyjny i jaki tam był kod pocztowy? Jedno, dwie, 05, 211. Obejrzyjcie koniecznie te parodie i dajcie znać, co wy myślicie, chyba że już widzieliście, to też skomentujcie. A ja idę oglądać jakieś gówno zaraz, dlaczego by nie. Tak więc napiszcie, co myślicie i podajcie jeszcze inne schematy, które w horrorach są bardzo często nadużywane, nagminnie wręcz, a na przykład w tej parodii się nie pojawiły. Możecie dać znać też, co jeszcze wam przyszło do głowy. A tak jak mówię, tutaj parę już ładnych schematów obaliliśmy, było śmiesznie, także spoko. Dzięki za obejrzenie, na razie, cześć. Dziękuję za poświęcony czas. Weryfikacja przebiegła negatywnie. Do usłyszenia. To demon! Zabiję was! To demon! Zabiję was! On nie żartuje, uciekamy!